Produkt leczniczy, potocznie zwany lekiem, jest to substancja lub mieszanina substancji stosowana w celach terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych. Należy podkreślić, że substancji leczniczych nie stosuje się samodzielnie. W procesie produkcji leków łączy się je z substancjami pomocniczymi, substancjami obojętnymi, dzięki którym uzyskuje się pożądaną dla danego leku formę, czyli postać. I to właśnie postać leku decyduje o skuteczności, o trwałości i o bezpieczeństwie substancji leczniczej. Na półkach aptecznych znajduje się szereg różnorodnych postaci leków. Do postaci stałych zaliczamy proszki, granulaty, tabletki, drażetki, kapsułki, czopki i globulki. Do postaci półstałych należą maści, kremy, żele, a do płynnych roztwory, krople, zawiesiny, emulsje, nalewki oraz syropy. Niektóre postaci leków, szczególnie te przeznaczone dla dzieci, są bardzo atrakcyjne. Należy jednak pamiętać, że leki to nie cukierki i tylko rozważne ich przyjmowanie po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą gwarantuje bezpieczeństwo oraz odpowiedni skutek terapeutyczny. Najbardziej naturalną, a zarazem najwygodniejszą drogą podania leków jest droga doustna. Leki mogą być także przeznaczone do stosowania w jamie ustnej, do inhalacji, na skórę, do oczu, do uszu, do nosa, do odbytniczo i dopochwowo oraz pozajelitowo. To, czy dana substancja lecznicza zamknięta jest w kapsułce, czy występuje w postaci płynnej, nie jest przypadkowe. Wynika to z właściwości substancji leczniczej, substancji pomocniczych oraz choroby pacjenta, w której ma być stosowana. Odpowiednio zaprojektowana postać leku umożliwia działanie substancji czynnej w odpowiednim miejscu i czasie. Tabletki, kapsułki i drażetki to najpopularniejsze postacie leków. Obecnie istnieje kilkadziesiąt rodzajów tych form, od najprostszych po bardziej zaawansowane technologicznie. Tabletka najczęściej składa się z rdzenia zawierającego jedną lub kilka substancji leczniczych, pokrytego otoczką, która może pełnić różne funkcje. W zależności od rodzaju użytego polimeru, naturalnego bądź syntetycznego, jesteśmy w stanie otrzymać tabletki o tak zwanym zmodyfikowanym profilu uwalniania leku. Jednakże tabletki niezmodyfikowane również mogą posiadać taką otoczkę, jednakże w tym przypadku odgrywa ona nieco inną rolę. Może na przykład chronić substancję leczniczą przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, światło, wilgoć. Może ułatwiać połykanie tabletki, maskować gorzki smak leku, czy chronić przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem substancji czynnej czy substancji pomocniczych. Aby lek zadziałał, konieczne jest uwolnienie substancji leczniczej z tzw. matrycy tabletki. Rozpad ten może być natychmiastowy, jak w przypadku tabletek szybko rozpadających się w jamie ustnej, dość szybki, co charakteryzuje tabletki o niemodyfikowanym uwalnianiu, bądź też mniej lub bardziej opóźniony w czasie, co jest charakterystyczne dla tabletek o przedłużonym działaniu. W kolejnym etapie dochodzi do rozpuszczenia substancji czynnej, gdyż dopiero forma rozpuszczona jest w stanie wywołać ten pożądany efekt leczniczy. Tabletkę w cudzysłowie możemy zaprogramować tak, aby uwalniała substancję leczniczą w określonym czasie, na przykład w ciągu 24 godzin i to dotyczy tabletek o przedłużonym działaniu lub też w określonym odcinku przewodu pokarmowego w żołądku, jelicie cienkim, jelicie grubym i stąd chociażby wywodzi się pojęcie tabletek dojelitowych. Najbardziej zaawansowaną technologicznie formą tabletek są jednak systemy terapeutyczne, które dostarczają substancję leczniczą z określoną szybkością w określonym czasie. Producenci tabletek zaznaczają sposób modyfikacji profilu uwalniania leku na opakowaniach preparatów. Pomocne w tym dla pacjentów mogą być akronimy zawarte w nazwach handlowych leków, takie jak na przykład SR, XR, retard, LA, XL, HBS, które w tym przypadku dotyczą tabletek o przedłużonym działaniu. Tabletki dojelitowe, jak sama nazwa wskazuje, zapewniają uwolnienie leku dopiero w jelicie cienkim. Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, tak zwane prazole, docierają do jelita cienkiego, czyli miejsca ich wchłaniania się w organizmie w stanie nienaruszonym, a to dzięki obecności otoczki nierozpuszczalnej w soku żołądkowym. Natomiast kontakt z kwaśną zawartością żołądka doprowadziłby do rozkładu substancji leczniczych z tej grupy i w efekcie preparat nie wykazywałby działania leczniczego. Wytwarzanie tabletek dojelitowych o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym czy też przeciwzapalnym ma natomiast na celu ochronę śluzówki żołądka przed działaniem drażniącym substancji leczniczych z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Uwalnianie tych leków następuje na etapie jelita cienkiego, z czym związany jest konkretny efekt farmakologiczny. I tutaj efekt przeciwbólowy tych leków nie będzie występował natychmiast po zastosowaniu preparatu, lecz będzie opóźniony w czasie. Możemy zatem śmiało powiedzieć, iż technologia tabletek daje nam nieograniczone możliwości modyfikacji sposobu dostarczania leku do organizmu. W asortymencie apteki znajdują się na przykład tabletki orodyspersyjne, czyli bardzo szybko rozpadające się w jamie ustnej, które przeznaczone są szczególnie dla pacjentów z problemem połykania, czy też podróżujących, którzy nie mają możliwości popicia tabletki wodą. Tabletki szkieletowe z kolei jest to forma podania leku, którą tworzy nierozpuszczalny w przewodzie pokarmowym szkielet wraz ze stopniowo uwalnianą z niego substancją leczniczą. Tabletki szkieletowe znalazły chociażby zastosowanie w leczeniu choroby padaczkowej czy niedoborów jonów potasu w organizmie. Dzielić można jedynie tabletki o niemodyfikowanym profilu uwalniania. Informacji o tym, czy i w jaki sposób to robić, szukajmy w ulotce. Dodatkowo na tabletkach umieszczana jest często podziałka, która ma nam ten proces ułatwiać. Leków o zmodyfikowanym, czyli przedłużonym, kontrolowanym czy opóźnionym uwalnianiu nie należy ani dzielić, ani kruszyć, ponieważ to może skutkować nagłym uwolnieniem całej dawki leku, a zatem toksycznym działaniem na organizm, czy w przypadku leków dojelitowych, przedwczesnym uwolnieniem substancji i jej inaktywacją. Jeśli mamy wątpliwości co do dzielenia tabletek, skonsultujmy się z farmaceutą, który nam udzieli odpowiedniej porady na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu leczniczego, czyli takiej zaawansowanej wersji ulotki, tzw. HPL. Alternatywą dla powszechnie stosowanych tabletek są kapsułki. Jest to stała postać leku, która rzeczywiście głównie stosowana jest doustnie, ale może być także aplikowana np. do jam ciała, czyli doodbytniczo, dopochwowo. Kapsułka może także stanowić opakowanie dla substancji leczniczych stosowanych do użytku zewnętrznego, do rozpuszczania oraz do inhalacji. W przeciwieństwie do tabletek substancja lecznicza nie jest sprasowana w kapsułce. Kapsułka stanowi swego rodzaju otoczkę zbudowaną głównie z żelatyny, ale w przypadku osób np. wegetarian to stosuje się inne substancje pochodzenia roślinnego. Kapsułki stanowią postać niepodzielną. Pod względem budowy wyróżniamy kapsułki twarde oraz kapsułki miękkie. Kapsułki twarde zbudowane są z dwóch części, czyli możemy powiedzieć, że są dwuczęściowe. Każda z tych części ma taki delikatnie obły kształt i ma zakończenie z jednej strony zamknięte, z drugiej jest otwarta. Napełnianie takiej kapsułki polega na wsypywaniu proszku do tej dolnej części, czyli do tak zwanego denka, a następnie zamykamy to wieczkiem. Ten rodzaj kapsułek, jeżeli pacjent ma kłopot z połykaniem kapsułek, na przykład, czyli takiej stałej postaci leku, która może być duża, rzeczywiście można otworzyć taką kapsułkę, można wysypać zawartość jej do łyżeczki, na przykład zmieszać z wodą i połknąć bez problemu. Nie można tego robić w przypadku kapsułek miękkich, które są już formami zamkniętymi, jednoczęściowymi, natomiast ich zaletą jest to, że mogą być rzeczywiście bardziej kolorowe i to je odróżnia od tych kapsułek żelatynowych twardych. Wypełnienie kapsułek twardych natomiast może stanowić proszek, może to być granulat, mogą to być peletki, mini tabletki albo mikrokapsułki. Po podaniu doustnym zawartość kapsułki ulega uwolnieniu w wyniku szybkiego rozpuszczenia się jej otoczki. Dzięki różnorodnemu wypełnieniu kapsułki umożliwiają tworzenie form o różnorodnych profilach uwalniania substancji leczniczej. Kapsułki miękkie mogą być napełniane roztworami, zawiesinami, emulsjami czy masami o konsystencji pasty. Nie mogą być napełniane roztworami wodnymi, ponieważ powodują one rozpuszczenie otoczki. Kapsułki miękkie są często stosowane do zamykania roztworów olejowych, jak np. roztworów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach typu A, D, E, K, roślinnych olejów leczniczych, jak olej z wisiołka, czy olejów pochodzenia zwierzęcego, jak np. tran. Wykorzystanie płynnego wypełnienia kapsułek miękkich pozwala nam teoretycznie na szybsze osiągnięcie działania leczniczego, gdyż substancja lecznicza obecna w roztworze ulega bardzo szybkiemu wchłonięciu bez etapu uwalniania. Lek z kapsułki miękkiej powinien szybciej osiągać stężenie maksymalne we krwi w porównaniu do tabletek czy kapsułek z wypełnieniem stałym. W sytuacji, gdy istotne jest szybkie działanie leku, np. w przypadku leków przeciwbólowych, starajmy się wybierać raczej kapsułki miękkie czy tabletki o szybkim rozpadzie. Bardzo często producenci takich preparatów umieszczają na opakowaniach skróty typu RR, Rapid, Ultra Fast, Sprint, które oznaczają właśnie szybkie uwolnienie substancji. Natomiast kiedy chodzi nam o leczenie bólu przewlekłego, wtedy dobrze sprawdzą się preparaty o przedłużonym uwalnianiu. Warto mieć świadomość, że często niepozornie wyglądająca kapsułka czy tabletka może stanowić zaawansowany technologicznie system, który umożliwia modyfikację uwalniania leku.